Hej, zapraszam Was na pyszne serniczki podlaskie. I na początku do miski przekładam twaróg. Do tego dodaję jajko, a także cukier z wanilią. I to wszystko za pomocą blendera rozdrabniam na gładką masę. Następnie dodaję do tego mąkę i wszystko mieszam. Masa powinna być dosyć gęsta. Potem za pomocą łyżki nakładam odrobinę tego takiego ciasta i nakładam do tej miseczki z mąką, aby obtoczyć ten kawałek, żeby nie kleił się do dłoni. Obtaczam chwilę, a potem spłaszczam, formując takie kształtne placuszki. I tak tworzę kilkanaście takich placuszków i kładę je na rozgrzany olej, a potem smażę z obydwu stron, aż będą pięknie rumiane. Obracam je też na drugą stronę, pomagając sobie najlepiej dwoma łopatkami. Potem kładę placuszki na talerzu i podaję z jogurtem naturalnym, a także owocami. Życzę Wam smacznego!